Marsz 4 czerwca. Dlaczego warto pójść? Adam Bysiek, dzień dobry. Krótkie zaproszenie. Mam nadzieję, że podobnie jak i ja, tak i wy, państwo, będziecie brali udział w marszu 4 czerwca, ponieważ to obowiązek, uważam, że każdego przyzwoitego Polaka, któremu leży na sercu dobro ojczyzny, a nie własne interesy, jak ma to miejsce w partii, jaką jest Pato i Sprawiedliwość. Pamiętajmy też o tym, że ci tak zwani samozwańczy Pato pseudo prawicowo patrioci są w stanie jedynie nakleić sobie na zderzaku taniego auta, na które oszczędzali przez 5 lat, chińską nalepkę ze znakiem Polski walczącej, ale ten patriotyzm właśnie na tym się kończy i kończy się tam, gdzie na przykład zaczyna się płacenie podatków, a więc my pokażmy swoją siłę, pokażmy, że nie jesteśmy jednymi z nich, więcej, że nie godzimy się na to dziwne, dla mnie irracjonalne, ktoś powie patologiczne podejście do otaczającej rzeczywistości. Uważam, że dawanie dupy musi być podparte uczuciem, ale dawanie dupy całego kraju za 800 zł myślę, że po prostu się nie opłaca. Może tylko tym, którzy mieszkają w tych dziwnych, zabitych wioskach, gdzie na dachach kilka kominów na krzyż, tam talerz Polsatu i faceci z dużym wcięciem. Tam może te pieniądze się im podobają. Ci może będą się prostytuowali własny kraj za te 800 zł. Dodam, że to niespełna 200 euro w Niemczech, a więc niedużo, można by rzec, jak na zachodnie europejskie warunki, ale dużo dla tych, którzy chcą sprzedać własny kraj po to, by znów połechtać pana Kaczyńskiego, który zachowuje się niczym dyktator, tak, ten sam, którym był Mussolini, podobnym, który był Stalin i Hitler, bo ci również dążyli do eksterminacji mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych tylko po to, by osiągać interesy własne, intratne i własnej partii. Koniec z tym, że Polska będzie pariasem Europy, koniec z tym, że Polska będzie krajem trzeciej kategorii, koniec z tym wstydem, należy powiedzieć temu stanowcze nie, nie pozwalam i pokazać właśnie taki i taki znak tym, którzy te znaki pokazywali nie tylko nam, bo to byłoby pół biedy, ale także konstytucji, niezależnym, niezawisłym sędziom, sądom, prokuratorkom i prokuratorom. Koniec z tym znakiem. Czas, by oni odeszli od władzy. Czas na to, by zamanifestować swój sprzeciw wobec tego bałaganu w znaczeniu dezynwoltury polegającego na notorycznym pogwałcaniu nas przez Kościół, a także gwałceniu przez Kościół i PiS fundamentalnych zasad i dobrych obyczajów. Koniec z tym, dlatego 4 czerwca widzę się z Państwem na ulicach Warszawy. Adam Bysiek, do zobaczenia w stolicy.